I niestety, panie Hołdys, myślałem, że mam więcej pana twórczości w swoich zasobach muzycznych, ale okazuje się, że znalazłem tylko dwie płyty. I te dwie płyty dzisiaj będą publicznie spalone. Panie Hołdys, ja nie chcę pana więcej słyszeć. To są płyty w żółtych płomieniach liści. Hołdys dopala się ślicznie. Pamiętacie, co Bono powiedział? Że Polska zmierza ku hipernacjonalizmowi. Ku nacjonalizmowi, to jest bardzo dobre. Bo ja jestem nacjonalistą, hipernacjonalistą. Ja się bardzo cieszę, jeżeli by tak było. Tak nie jest. Ale oni... Bo Bono jest masonem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11 płyt Bono idzie do pieca. Rzucę je do ognia, wyjmę kamerę ze statywu i pokażę wam, jak fajnie się palą płyty Hipergłupka. I przybliżymy. To się palą płyty Bono. YouTube. Bardzo ładnie się palą płyty Bono. Kto wydał tą książkę? Daria i Tomasz Nałęcz. Pan Tomasz Nałęcz, profesor Nałęcz obecny, u pana Komorowskiego jest dzisiaj prawą ręką w jego gabinecie. Opowiada takie bzdury, że po prostu normalny Polak nie może, nie powinien tego słuchać. Nie przedstawia dla mnie, nawet jej drugiej nie czytałem, żadnych istotnych faktów. Człowiek, który popiera Platformę Obywatelską, który popiera Komorowskiego, popiera Geremka i resztę ludzi, którzy popierają ruch, cały komunizm stalinowski, nie ma dla mnie żadnych. Dywersja takich książek nie mamy mieć prawa w bibliotekach narodowych i w swoich księgozbiorach. Nie mamy prawa mieć. Dlatego takie książki rytualnie należy niszczyć. Pali. Pani Dario i panie Tomaszu Nałęcz, pana książka pod tytułem Józef Piłsudski, Legendy i fakty, jest na stos podany. To jest Jerzy Urban. Towarzyszu. Zobacz, towarzyszu Urbanie. Twoja największa miłość, Jaruzelski, który strzelał, nie żyje. Bałwan.